11 marca wejdzie ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, potocznie zwana ustawą antylichwiarską, która ma za zadanie chronić pożyczkobiorców, którzy zaciągają swoje zobowiązania w instytucjach pozabankowych. Ustawa przede wszystkim wprowadza maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, między innymi prowizji czy kosztów administracyjnych, kosztów obsługi w domu, ubezpieczeń. Maksymalny pułap, który od 11 marca będzie możliwy do wniesienia przez firmy pożyczkowe, jest to 25% bazy plus 2,5% miesięcznie. Czyli w skali roku pożyczka będzie mogła być posiadać koszty w wysokości do 55%, a w całości życia produktu do 100%, czyli drugiej wielkości kapitału udzielonego pożyczkobiorcy. Przed wejściem ustawy nie było żadnych wytycznych co do wysokości prowizji i właśnie innych kosztów odsetkowych, tak więc firmy miały pełną dowolność w dawaniu klientom różnych kosztów, co rodziło pewne wątpliwości, czy wysokość tych kosztów jest odzwierciedleniem rzeczywiście poniesionych kosztów przez firmę pożyczkową. Ustawa ma za zadanie to uregulować, a także ochronić konsumenta przed firmami, które by pobierały nadmierne koszty. Pozostałymi aspektami, regulacjami, które wprowadza ustawa, jest także wysokość kapitału zakładowego, który od 11 marca będzie musiał wynosić 200 tysięcy złotych, a także forma, w której będzie mogła działać firma pożyczkowa, czyli spółki kapitałowe, spółka z o.o. lub spółka akcyjna. Ustawa także daje możliwość wszczęcia postępowania przez KNF w momencie, gdy firma pożyczkowa nie będzie współpracowała, nie podejmie współpracy, będzie narażona na karę nawet do 500 tysięcy złotych.